wolną sprawę zrobić w szkole. To będzie taki dwugłos. Leszka Chojnackiego, Alka Tarkowskiego. Ale zapraszamy. Tak, to znowu ja bardzo przepraszam. Obiecuję, że to dzisiaj ostatni raz. Od momentu, kiedy pierwsza literka naszej produkcji, albo naszych uczniów, albo pierwsza fotka pojawi się publicznie w internecie, zaczyna nas dotykać prawo, i to nie tylko prawo polskie, ponieważ wszelkie nasze i naszych uczniów publikacje pojawiają się publicznie na całym świecie. Bardzo praktyczne wyjątki z dość pobieżnie traktowanego prawa, na zasadzie, co każdy nauczyciel wiedzieć powinien. Najpierw utwór. Co jest utworem, czyli co podlega ochronie w świetle prawa. Na przykład każda strona. Na przykład każda fotka zrobiona przez sześciolatka komórką. Jeżeli tylko wykazuje jakieś cechy indywidualne, nie nam oceniać, czy to jest utwór w takim tradycyjnym naszym rozumieniu utworu artystycznego. Co bardzo ważne i z czego nie zdaje sobie sprawy wielu nauczycieli, ale przede wszystkim większość uczniów, to, że twórca nie oznakował, nie zastrzegł sobie prawa do swojego utworu, niczego nie zmienia. Utwór ma pełne prawa, chyba że jego właściciel podzielił się swoimi prawami z resztą świata. Co nie jest utworem? Znaki, symbole państwowe, samorządowe, akty normatywne, proste informacje o faktach, czyli na przykład repertuar kin, ale już natychmiast z powrotem utworem staje się każdy autorsko opracowany ich zestaw. Czyli przepis na jajecznicę może nawet nie jest utworem, ale już książka kucharska jest. A ja mówię o przepisie na jajecznicę dlatego, że jakiś czas temu internet obiegła wielka afera, w której dziewczynka, która dzieliła się przepisem na ptasie mleczko, została ostro zaatakowana przez firmę, która dysponuje w tej chwili prawami do ptasiego mleczka, które Państwo kupujecie w dawnym EWDL jeszcze wcześniej, 22 lipca. Jak wiemy i korzystamy z tego prawa, w Polsce istnieje pojęcie dozwolonego użytku. Fajnie, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że pod tym względem akurat polskie prawo jest dość liberalne. Wcale niekoniecznie tak jest, że w każdym innym kraju istnieje odpowiednik tego prawa. Natomiast co to jest prywatny, dozwolony użytek? Często się spotykamy z takimi serwisami typu Homey, które nie pozwalają założyć konto, tylko przyjmują użytkownika do grona swoich przyjaciół. Na wszelki wypadek przypominam, że oto czy jesteśmy przyjaciółmi, bliskimi przyjaciółmi, realnymi przyjaciółmi, w Polsce decyduje po prostu sędzia. Żywy, dwunogi sędzia. I w związku z tym żadne zabiegi prawne typu przyjmujemy 100 tysięcy ludzi w grono swoich najbliższych przyjaciół nie mają mocy prawnej. Co ważne, jeżeli utworzę stronę, na której napiszę dużymi literami, że ona jest przeznaczona wyłącznie dla mojej osobistej, ukochanej żony i tam zamieszczę zdjęcie, na którym napiszę, że ono jest zupełnie prywatne, nie wolno na niego zaglądać i ono jest przeznaczone tylko dla niej, to z tego w ogóle nie wynika, że to jest prywatny użytek, mimo że moja żona jest moją najbliższą rodziną, albowiem strona jest dostępna publicznie. Publicznie mamy prawo przedruku, prawo cytatu i prawa specjalne. Co miłe, prawa specjalne dotyczą między innymi szkół. Ale te prawa szkół znowu nie dotyczą miejsc publicznych. Czyli dzięki specjalnym uprawnieniom swoim Państwo jesteście w stanie skserować i powielić i dać przed nos swoim uczniom w klasie 30 sztuk wierszy Cypriana Kamila Norwida i wszystko jest ok. To nie jest użytek komercyjny, albowiem uznaje się, że Państwo i tak płacą za pracę, nawet gdybyście tego wiersza uczniom przed nos nie dali. W związku z tym nie czerpiecie zysku z powielenia utworu Cypriana Kamila Norwida.
Ale znowu te prawa specjalne nie dotyczą zamieszczania na stronie. I z Katowic niedawno znamy przypadek, kiedy w pewnym projekcie związanym z WordPressami jedna z nauczycielek w tej chwili ma bardzo konkretny problem, który dotyczy konkretnej sumy zaskarżonej przez autora zdjęcia. Zdjęcia, które zostało umieszczone w WordPressie. Co ważne, możemy w podręczniku, na przykład w podręczniku, czyli nie na publicznej stronie WordPressa, umieścić czyjś utwór, czyjś wiersz, ale autorowi przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu. Czyli nawet jeśli okazuje się, że w momencie zamieszczenia czyjegoś utworu nie stajemy się jeszcze automatycznie przestępcą, to z tego jeszcze nie wynika, że nie jesteśmy winni wynagrodzenia za utwór. To prawo, kolejne prawo przedruku, nie dotyczy osób ogólnie znanych w związku z jej funkcją. Prawo do wizerunku nie dotyczy osób publicznych, ale tylko w sytuacjach publicznych. Czyli na przykład poseł w Sejmie jest osobą publiczną, ten sam poseł na grillu już nie jest osobą publiczną. Na stronie www możemy przedrukowywać proste informacje prasowe. Na przykład, że autobus zabił kobietę na przejściu dla pieszych. Ale autorowi przysługuje wynagrodzenie. To pod adresem gazetek szkolnych, które często są składane z informacji wziętych skądś. Na stronie www możemy umieścić zdjęcie z wycieczki szkolnej. Informacje o tym, ile osób, są takie legendy miejskie, że tak powyżej czterech to już nie jest wizerunek, tylko tłum. Czy zatem można sfotografować grupę uczniów i umieścić ich zdjęcie z wycieczki na stronie, albo czy, żeby sfotografować plac Fredry, muszę najpierw usunąć wszystkich przechodniów z placu, a potem dopiero go sfotografować, to takie problemy nam towarzyszą często. Otóż wolno nam umieścić na stronie www zdjęcie, na którym na przykład będą uczniowie ilości sztuk 30 pod pomnikiem siedzącym Aleksandra hrabiego Fredry na rynku wrocławskim. Mamy tam wizerunki osób i mamy dzieło. Dzieło, które jest rzeźbą Fredry. Rzeźba dostępna w miejscu publicznym oznacza, że możemy ją fotografować i umieszczać. Takie zdjęcie z wycieczki jest ok. Natomiast ta sama klasa, 30 dzieciaków sfotografowanych pod postumentem, który jest umieszczony na prywatnym terenie, zamkniętym terenie, na przykład w kościele, na przykład w jakimś prywatnym muzeum, ta sama fotka już nie może zostać opublikowana bez wiedzy właściciela praw do sfotografowanego obiektu. Co z dzieciakami? Jeżeli podpiszę zdjęcie z dzieciakami, klasa trzecia A, pod pomnikiem siedzącym Aleksandra hrabiego Fredry, wszystko jest dobrze, wracam do wizerunku. Jeśli natomiast podpiszę dzieciaki, albo w jakikolwiek inny sposób będzie je można zidentyfikować, przekroczyłem prawo do wizerunku. Wizerunkiem w polskim prawie jest obraz osoby, niezależnie od technologii, w jakiej został wykonany. Mówię o tym dlatego, że w polskich mutacjach, na przykład w amerykańskiej prasy, często widzimy, nie wiem, szkic z jakiejś tam rozprawy sądowej, albo szkic osoby, która wypowiadała się w Polsce. Jeżeli tę osobę da się rozpoznać na wizerunku, to jest jej wizerunek, niezależnie od tego, jaką technologią został wykonany. Osobną sprawą, którą nie będziemy się tutaj zajmowali, są twory, dzieła, co do których nie istnieją prawa autorskie. W Polsce nie ma tak zwanej domeny publicznej jako osobnego bytu prawnego. Odsyłam do strony, której tutaj wskutek oświetlenia reflektorami nie widać, koed, jak Koalicja Otwartej Edukacji.pl, na której Państwo jesteście w stanie prześledzić
jakiego typu utwory, jakiego typu dzieła można u siebie publikować, nie pytając nikogo o zdanie, nie podpisując ich, można je wykorzystywać w dowolny sposób. Creative Commons zostawię panu, który czeka przed wami. Ja od siebie chciałem tylko na ten temat, zanim cokolwiek się tutaj ciekawszego stanie, powiedzieć jedną rzecz, że zestaw praw Creative Commons, o którym za chwileczkę państwo usłyszycie, jest z mojego punktu widzenia rewelacyjnym narzędziem do uczenia młodzieży dobrego stosunku do prawa. Otóż okazuje się w praniu, w praktyce, że jeżeli zaproponujemy uczniom, żeby publikując jakieś swoje dzieła w sieci, oznakowywali je w sposób umożliwiający identyfikację ich praw do ich utworów, ale również przekazywali przynajmniej część swoich praw innych. Czyli na przykład, jeżeli skłonimy ich, żeby świadomie opisywali licencjami Creative Commons swoje dzieła, to zaczynają myśleć prawotwórczo również o tych cudzych dziełach, z których sami korzystają. Stają się świadomi, że utwór przez nich wykonany, jakaś zwykła fotka, jest ich własnością i oni mogą tą własnością świadomie podzielić się z innymi. W efekcie zaczynają w ten sam sposób myśleć o innych utworach, z których sami korzystają. Mały teścik. To jest moja strona. Na niej jest zrobione przeze mnie zdjęcie mojego samochodu. Przyjmijmy tak. Teraz. Zatem moja strona jest moją osobistą stroną, jest dostępną publicznie. Mój samochód jest produktem seryjnym, masowym. Stoi na publicznym parkingu na tej fotografii, a fotografię zrobiłem ja. Nie ma ona żadnych znamion artystycznych. Po pierwsze, czy moja strona www. Jest dziełem? Tak i koniec. Czy jej screenshot polega ochronie, czy tylko sama strona? I każda inna metoda odwzorowania mojej strony również, niezależnie od technologii. Czy samochód jest dziełem? Samochód nie jest seryjnym produktem. Ale czy jego artystyczne zdjęcie jest dziełem? Tak. A takie jak to, czyli zrobione smartfonem? Nadal nie nam o tym decydować. Czy mogę na swojej stronie opublikować zdjęcie samochodu? Uwaga, po pierwsze, gdyby on nie był mój, ale zdjęcie zrobiłem ja. Tak, mogę. Mogę, samochód nie jest dziełem. Ja sfotografowałem seryjny samochód. Można by się zastanawiać, co z ewentualną rejestracją, wizerunkiem kierowcy i tak dalej, ale to nie dotyczy dzieła. Gdyby samochód był mój, a zdjęcie zrobił mu ktoś inny, czy on może opublikować na swojej stronie to zdjęcie? On jest autorem zdjęcia, ale jak on bezczelnie zrobił zdjęcie mojego samochodu, umieścił na swojej stronie, to ja nie mogę jego zdjęcia wziąć na swoją stronę, mimo że to był mój samochód, przypominam. Dobra, ja zrobiłem zdjęcie, ktoś inny umieścił na swojej stronie moje zdjęcie samochodu. Nie, bo to jest moje dzieło. Dobra, w porządku. I teraz uwaga, ostatnie. Ja na swojej stronie chcę umieścić zdjęcie, no takiego jak mój samochodu, z katalogu Volkswagena. Zeskanowałem. Nie, ale katalog był mój osobisty. Ja go kupiłem. I nie sfotografowałem, tylko zeskanowałem. To jest najczęściej spotykany błąd myślenia nauczycieli. Nie wolno wziąć z internetu fotki, to w takim razie biorę ze swojego podręcznika, mój, ja go kupiłem i skanuję albo fotografuję, już jest moje zdjęcie. Nie, technika dowolna. To tyle, dziękuję. Zapraszam teraz Marka Targowskiego.